Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie szykowałem dla Was specjalnie nową serię filmów. W sensie rozmawiam z różnymi firmami po to, ażebym mógł potestować więcej sprzętu specjalnie dla Was. Będę zaczynał teraz od wędek budżetowych. Tak jak zaraz zobaczycie, jaka będzie pierwsza wędka, pierwszy odcinek. I przede wszystkim, słuchajcie, chcę mówić bardzo szczerze o sprzęcie, czyli wady i zalety sprzętu wędkarskiego. Na razie będę się skupiał na wędkach i ewentualnie na kołowrotkach. Zobaczymy, co się uda wynegocjować z pewnymi firmami. Mogę Wam tylko uchylić rąbka tajemnicy, że rozmawiam w tej chwili z firmą Robinson. Zobaczymy, jak potoczą się dalsze rozmowy. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku i powiem Wam szczerze, że zaczynamy od wędek budżetowych. Będę chciał nakręcić w pierwszej kolejności filmy, recenzje wędek do 200 zł, tych popularnych i tych mniej popularnych. Oczywiście teraz w pierwszym odcinku myślę, że tą wędkę, którą Wam pokażę, znają wszyscy. Jest to bardzo znany kij, bardzo budżetowy. Mam trochę informacji na temat tego kija, wiecie, pracuję w sklepie, w branży pracuję 3,5 roku, więc wiem mniej więcej, jakie są opinie ludzi. Też dużo czytam na te tematy, szukam informacji wszędzie, gdzie się da, ażeby te recenzje były jak najbardziej skrupulatne, takie dokładne, wiecie, o co chodzi. Takie, żebyście mogli po prostu po takim filmie podjąć sobie pewne decyzje. To co, jaka to będzie wędka pierwsza, zaraz zobaczycie. Jeżeli będą Wam się podobały te filmy, bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę i jakiegoś komentarza dla zasięgu. Zaczynamy tą zabawę. Słuchajcie, czas na małe podsumowanie. Porzucałem sobie tym kijkiem przez godzinę. Niestety nie było żadnego kontaktu z rybą. Te rybki, wszystkie co oczkują, to najprawdopodobniej sam białoryb, tylko niestety. Ale to może i lepiej, że nie kuliśmy tych okoni, mówię. Prawdopodobnie one już są w tarle, dlatego nie za bardzo teraz żerują tutaj akurat w tym miejscu. Słuchajcie, przejdźmy do tej wędeczki. Jeszcze raz Wam pokażę. Zexonic Greystream 2.10 długości, 1,7 gram wyrzutu. Co ja Wam mogę o tej wędce, słuchajcie, powiedzieć? Podpierając się oczywiście, tak jak powiedziałem, wszelkimi opiniami. No i teraz miałem, mówię, okazję sobie trochę porzucać, więc jakieś zdanie już sobie o tym kijku wyrobiłem. Słuchajcie, czyli tak, zaczniemy może od zalet. Zaletą tej wędki jest na przykład jej waga. Nie wiem dokładnie, ile waży ten kij, ale jest lekki. Naprawdę jest lekki, miałem w ręku bardzo dużo wędek okoniowych i powiem Wam szczerze, że Greystream pod tym względem daje radę. To jest bardzo duża zaleta kijków do ultralighta, no jak sama nazwa wskazuje. Sprzęt powinien być naprawdę lekki, wtedy jest duży komfort łowienia, możemy machać cały dzień, no i się tak nie męczymy. Słuchajcie, następna sprawa, uchwyt kołowrotka. Niektórzy go uwielbiają, ten uchwyt, niektórzy go nienawidzą. No tutaj, tak jak widzicie,
ale to, co mi się podoba w tym uchwycie, to to, że nie jest takiego tandetnego plastiku świecącego, tylko jest wręcz taki jakby lekko zmatowiony i w dotyku jest zupełnie inny. Po prostu przyjemnie się trzyma taki uchwyt. Krótki dolnik, to też jest dla mnie ważne w wędkach ultralightowych, żeby dolnik był dosyć krótki, wtedy jest bardziej manewrowa wędka, czyli tam na pontonie, na bellyboacie łatwiej jest manewrować. Kijek się nadaje jak najbardziej też, co tutaj się zdziwicie, do twitcha. To też jest duża zaleta tego kijka. Charakterystyka tego kija jest taka, że on się ugina praktycznie, wchodzi w parabolę pod większym obciążeniem. Dosyć miękki kij. Następna zaleta to jest właśnie to, że bardzo ładnie ładuje nam małe przynęty. Rzucałem dzisiaj mikrodzigami i naprawdę leci to na zadowalający dystans. Takim, że śmiało można sobie łowić praktycznie tak jak normalnymi większymi przynętami. Te zasięgi są naprawdę przyzwoite. Przelotki. Są tutaj jakieś no-name'y z tego co widzę, to są jakieś ich pewnie jacksonowskie przelotki. Ale jak za te pieniądze, to te przelotki, powiem wam, są całkiem niezłe. To nie są tak jak wstawiali do tych tanich wędek niektórzy, takie duże, stare i widać, że to jeszcze takie stare te przelotki, że tak powiem, technologicznie. A tutaj już mamy fajnie uzbrojony kijek. No tak powiem wam, że na pierwszy rzut oka w ogóle nie ma się do czego przyczepić, tak? Wędka jest wykonana dosyć starannie. Że jakby się komuś pokazało, kto by nie znał tej wędki, myślę, żeby ocenił ją dużo wyżej, cenowo. No oczywiście długość 2.10 to przy okoniówkach to tak myślę, że to jest optymalnie łowiąc z brzegu, bo krótkimi kijami, jak wiecie, dużo lepiej się animuje przynętę, czyli te prowadzenie, te drgania wszystkie i tak dalej, dużo lepiej to wychodzi na krótkich kijach. Są też krótsze wersje oczywiście tego, tam 1,90 chyba 8, nawet chyba tam 1,80 z tego co pamiętam, ale ja wybrałem tą wersję sobie 2,10, żeby po prostu mieć troszeczkę większy zasięg z tego brzegu, jednak tym bardziej, że teraz jest, tak jak tutaj byłem teraz na Wiśle, wysoka woda, dostęp do wody jest trochę utrudniony, trochę krzaków zalanych, więc ciutkę dłuższa wędka na pewno się przyda, ale tak jak wam mówię, no ja okoniówki maksymalnie używam do 2,30 długości, ale to już jest naprawdę długa okoniówka. Moim zdaniem, czym krótsza, tak jak dla mnie osobiście, tym lepiej. Oczywiście, słuchajcie, te wszystkie opinie, które ja wam tutaj teraz mówię, te plusy i minusy, to jest, mówię, wyciągnięte jakieś wnioski z opinii użytkowników, ludzi, klientów. I moje spostrzeżenia, bo mówię, porzucając sobie godzinkę tym kijkiem, różnymi przynętami, już można coś na ten temat powiedzieć, tak? No to teraz może przejdziemy do wad. Jak dla mnie, powiem wam szczerze, tego typu, tak jak tutaj macie wykończenie, ta pianka w takim kamuflażu, tutaj taki kamuflaż, no niestety, jak dla mnie, a tych wędek widziałem w swoim życiu sporo, wędki właśnie tanie, budżetowe są często w jakieś tam kamuflaże malowane. Nie wiem, z czego to wynika, ale nie widziałem drogiej wędki z wysokiej półki malowanej w jakiś taki a la kamuflaż. No. To mi się osobiście nie podoba. To malowanie mi się nie podoba. Jakby było zwykłe czarne, mi się wydaje, żeby było dużo ładniejsze. No ale to jest moja subiektywna ocena, więc każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Ja wam wymieniam wady, które są według mnie. Brak uchwytu na przynętę. Jest to niby pierdoła, ale bardzo przydatna pierdoła. I ja zwracam na to uwagę. Ale to też nie jest tak, że drogie kije wszystkie z wysokiej półki mają te uchwyty. Wręcz przeciwnie bym powiedział, że te kije z najwyższej półki tych uchwytów nie mają. Trzeba kupować sobie wtedy uchwyty takie dokładane, taki klipsik. Bardzo fajna i wygodna sprawa. Montujemy sobie przynętę, nie rysujemy blanku. Nie, to zaczepianie o przelotki to też, no wiadomo, że można, tak, że tak się łowi, ale wygodnie by było, jakbyśmy mieli to tutaj przy kołowrotku. Co następne, jeżeli chodzi o wady? No powiem wam tak. Jeszcze wrócę na chwilę do zalety, bo największą zaletą tego kija tak naprawdę jest jego cena, bo on kosztuje w granicach 100 zł, 95, 100, to zależy też od sklepu, ale to jest ten przedział cenowy, stówka za kijek.
Myślę, że jak za te pieniądze bardzo fajnie wykonany kij i da się nim łowić. Nie jest to kij najczulszy, słabo czuć na przykład strukturę dna, a dzisiaj uderzałem sobie przynętami, ciągnąłem po różnych tam patykach specjalnie, żeby zobaczyć jak ja czuję w dłoni to po prostu. No to powiem Wam szczerze, że nawet jak widziałem, jak szczytówka pokazuje mi to, że tam przechodzę po jakichś tam patykach, to w ręku tego za bardzo nie czułem. Niestety nie miałem żadnego brania ryby, bo chciałbym też zobaczyć, jak wychodzi tutaj, jak czujemy branie, tak? Jak jest jakieś takie uderzenie dynamiczne, może wtedy będzie lepiej czuć. No ale to nie o to chodzi, mówię, no w innych wędkach można za pomocą przynęty ciągnąć, jak ciągniemy przynętę sobie po dnie, to naprawdę na niektórych wędkach można wyczytać dokładnie to, co leży na dnie. Czy to są patyki, czy to jest jakiś żwirek, czy to są kamienie, czy to jest piach. Naprawdę wyczuwalne są takie rzeczy na wyższej półce wędek, tak? No i słuchajcie, no i teraz największa niestety wada tego kija to jest to, że te wędki lubią się łamać. No niestety wraca tego sporo na gwarancję, bo tutaj też mam dostęp do takich informacji, wiadomo, jak pracuję w sklepie. No trzeba bardzo uważać na te wędki, one są dosyć kruche, mówię, lubią się po prostu złamać i to po prostu przy rzucie niedużą przynętą. Jeżeli jest już tam blank, jakieś ma mikro uszkodzenia, których nie widzimy gołym okiem, to bardzo szybko się te wędki łamią. To jest bardzo duża wada, ale z kolei jest i zaleta, która polega na tym, że firma Jackson raczej nie robi nam problemu, jeżeli się złamie wędka i najczęściej wymienia nam na nowy element. Jak złamiemy szczytówkę, dostajemy nową szczytówkę. Jak złamiemy tutaj tą dolną część z dolnikiem, no to dostajemy tą dolną część. Więc jeżeli chodzi o załatwianie klientów o serwis, tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć, bo firma Jackson naprawdę przyzwoicie się wywiązuje z tej gwarancji. I teraz tak, komu bym polecił ten kij? Ten kij poleciłbym osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze spinningiem, z ultralightem, ponieważ, no mówię, cena, bardzo duża zaleta, 100 zł. Kupujemy za 100 zł wędkę, można na rynku, to też będę chciał Wam pokazywać w następnych odcinkach, kołowrotki, które też są budżetowe oczywiście i pokażę Wam, że można sobie taki zestawik złożyć za niecałe nawet 200 zł, tak? Mówię tutaj z najtańszą opcją, czyli z żyłką, z kołowrotkiem, wędka, w 200 zł się zamkniemy. Więc to jest, mówię, dla początkującego wędkarza, dla młodego wędkarza jest to bardzo duża zaleta. Nie polecałbym tej wędki zabierać gdzieś, jeżeli jest to nasza jedyna wędka, na jakieś dalsze wyjazdy, wyprawy wędkarskie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wspomniałem, potrafią się te wędki łamać. No i jak pojedziemy sobie na dalszą wyprawę, no to wiadomo, że jak nam się złamie na takim wyjeździe wędka, no to już mamy, że tak powiem, resztę dnia schrzanioną i niestety nie mamy czym łowić, tak? Dlatego to raczej albo jako wędka zapasowa może być wożona, lub jeżeli mamy taką wędkę, no to coś innego w zapasie przydałoby się mieć, jeżeli jedziemy gdzieś dalej, tak? Załóżmy wyprawa na Czorsztyn, tam się jedzie około 7 godzin, no i wiadomo, złamiemy wędkę i co, w samochód i z powrotem następne 7 godzin? Bez sensu. Dlatego mówię Wam, że to jest do nauki jak najbardziej kijek, ale tak jak już powiedziałem, nie na dalsze wyjazdy, no i dla wędkarzy, którzy już trochę łowią, też raczej z tego kijka nie będą do końca zadowoleni. No i słuchajcie, no to by było chyba na tyle, no tak jak widzicie, są i wady i są zalety. Ale mówię, bardzo dużą zaletą jest ten serwis sprawnie działający. No i co, słuchajcie, piszcie mi w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć wędki następne. Tak jak Wam mówiłem, nie wiem, czy tam wspominałem wcześniej, czy nie, z firmą Robinson rozmawiam. Oni mają też dosyć sporo tych wędek budżetowych. No i
będę chciał, żebyście, mówię, pisali mi w komentarzach też swoje opinie, jakie macie odczucia i doświadczenia z tym kijem, bo to też będą bardzo ważne informacje dla osób, które będą to oglądały i czytały komentarze. Jeżeli Wam się podobają takie recenzje, bo tak jak już powiedziałem, nie będę owijał bawełny i jak się wędki łamią, to po prostu o tym chciałem też powiedzieć. I to będzie tak, będą recenzowane wszystkie te kije. Nie dam się, że tak powiem, przekupić żadnej firmie, żeby kłamać po prostu. Nie będę kłamał, będę mówił tylko i wyłącznie szczerze. Zależy mi na tym, żebyście też mieli takie opinie, żebyście mogli sobie przejrzeć, tak jak już nagram trochę tych odcinków, żebyście sobie mogli właśnie zobaczyć różne opcje i podjąć sobie wtedy decyzję, co chcemy sobie obejrzeć lub kupić. Bo to, powiem Wam szczerze, no to jest bardzo istotne, tak? Szczególnie ludzie, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia, a szczególnie ci, co właśnie zaczynają. No ale jak obejrzą sobie parę takich filmów, to już jakiś tam zarys w głowie może być, co chcemy kupić, tak? I do czego przede wszystkim. Więc tak, kijek bym polecił, ale nie do końca. Piszcie komentarze, zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę lub w dół i komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, mordeczki. Elo!